do społeczności. Natomiast zasada pomocniczości to jest od dużego, czyli od społeczeństwa do człowieka. Jak to rozumieć? Otóż, żeby funkcjonować w życiu społecznym, człowiek musi mieć świadomość, że jako członek tej społeczności musi zrezygnować z części swojej wolności. To znaczy, żeby służyć innym, nie może tylko dochodzić swoich praw, musi uwzględniać prawa innych ludzi i prawa całej społeczności. I na rzecz tej społeczności rezygnuje z części tego, co może by jemu służyło. Ale żeby budować to dobro wspólne, które jest ważniejsze, bo z tego dobra wspólnego wszyscy będą korzystać, on z tej części swoich wolności rezygnuje, ale też otwiera się na to, żeby ubogacać się tym dobrem, które inni w to, co nazywamy życiem społecznym, włączają. I to jest drugi element dobra wspólnego. Mianowicie każdy ma coś do zaoferowania innym. Czyli jeśli chcemy tworzyć dobro wspólne, z którego będą wszyscy korzystać, to dzielimy się nie tylko tym, co nam zbywa, ale również i może przede wszystkim tym, co możemy wypracować dla dobra wspólnego. Na przykład, żebyśmy to lepiej zrozumieli, żeby państwo mogło utrzymywać różne służby, które służą nam wszystkim, żeby mogło kształcić nas, leczyć, dajemy swoje części zarobku. Moglibyśmy je wykorzystać dla samych siebie. Moglibyśmy, jak to niektórzy chcą, również w Polsce głoszą, że najlepiej by podatków nie było, a każdy, żeby o siebie sam zadbał. Otóż bez dobra wspólnego nie ma żadnego społeczeństwa. Można by stworzyć idealną jakąś wspólnotę małą, gdzie wszystko jest, a jednocześnie każdy ma zagwarantowane własne osobiste prawa, ale żeby funkcjonować w życiu społecznym, kiedy rezygnujemy z części swoich dóbr na rzecz innych, to to dobro jest tak wielkie, że możemy służyć nie tylko poszczególnym jednostkom, ale całym grupom. To tak skrótowo, bo to oczywiście jest cała teoria. Natomiast zasada pomocniczości, czyli zwana inaczej zasadą subsydiarności, ona mówi nam tak, że społeczeństwo powinno pozwalać człowiekowi działać według tego, jakie człowiek ma możliwości. Czyli nie powinno wyręczać człowieka w tym, co on może zrobić sam. A jednocześnie, jeśli człowiek znajdzie się w sytuacji trudnej, to może liczyć na pomoc całej społeczności. I może się o tę pomoc starać, ale może ją też otrzymać na zasadzie tej, że społeczeństwo samo będzie monitorować, kontrolować sytuację, aby w chwili zagrożenia, w chwili jakiejś granicznej sytuacji, w jakiejś sytuacji potrzeby, odpowiednio zareagować tego obywatela czy grupę, jaką wspomnieć. To tak najkrócej określając dobro wspólne i zasadę pomocniczości, czyli subsydiarności. Opieramy następny telefon, Radio Maria. Prosimy bardzo. Kto się do nas zadzwonił? Czy jestem już na antenie? Tak, jest pani już na antenie. Właśnie. Wiesław Matur, ja chciałam dołączyć tylko taką refleksją do dyskusji, bardzo zresztą ważnej i bardzo istotnej w naszym życiu. Mianowicie taką refleksją, że nauczyć kochać, to nauczyć wiedzy prawdziwej, wiedzy miłości, kłaniam się państwu dobrej nocy, Magdalena. Która jest podstawą wszelkiej wiedzy. Bo wiedza przekazywana Uniwersytet Warszawski, to chyba nasz szary koniec. No, rutynowo,
jakąś odległą, nieporuszającą, najważniejszą strunę, mianowicie właśnie struny serca połączone z umysłem. Jeżeli chodzi o właśnie to pojęcie wychowanie chrześcijańskie, to myślę, że to pojęcie wychowania chrześcijańskiego właśnie zaczyna się od tej wiedzy prawdziwej, wiedzy najważniejszej. To jest właśnie wiedzy miłości. Wszak Bóg jest miłością. Tej wiedzy to każda wiedza oczywiście, że jest pięknym rozwojem i potrzebą na co dzień. Natomiast prawdziwą wiedzą życia to jest wiedza miłości, która rozbija każdą wiedzę. Jest Uniwersytet Warszawski, nie ma szans, bo styl jego to rzymski, Nerona, taki głupawy, prostawy, no wręcz debilny. Ale jest kochaniem biegnących nóg. Może też poruszyć jeszcze tylko krótką refleksję, taką wierszowaną, przekazać. Nie mogę z tobą śpiewać, bo mówisz o miłości. Opowiadasz jej nazwą, jak jest piękna. Zaśpiewaj o miłości. Pieśnią, zamiast krainy czarów, oczu spojrzeniem, zamiast kota z Cheshire, kot ze szczerzechowic, a w miejsce Wilhelma Zdobywcy, król Jagieł. Grzegorz Wasowski, autor nowego tłumaczenia Alicji w krainie czarów, opowie o swojej fascynacji nonsensem autorstwa Louisa Carrolla i o trwającej w Warszawie wystawie ilustracji do Alicji. A Monika Bąkowska w kolejnej rozmowie modowej potupie oficerkami, dlanami i podwórkami, czyli butami ukradzionymi mężczyzną z kobiety. O miłości. Dziś po 22. Zatrzymująca mową miłość. Miłość biegnie, miłość upada, miłość podnosi się i biegnie za miłością. Gdy ta, tyle ma imię, czyli każde imię. Informacje dla imienia. Uchodźcy wracają do Calais we Francji. Informacje potwierdzają organizacje humanitarne i władze państwowe. Pana prezydencka obejrzała dziś w Warszawie przedstawienie Polski Betlejem, przesłanie miłosierdzia. Brytyjski rząd sprzeciwia się imigracyjnej polityce Donalda Trumpa. Dziękuję pani Wiesławu za tę wspaniałą poezję, która mówi o tym, że w wychowaniu poezja też jest bardzo ważna. W wychowaniu bardzo ważne jest piękno. Wychowanie obejmuje też no, takie obszary naszego życia, do których sama wiedza, sama inteligencja, same informacje, których mamy dookoła tak wiele, docierają, ale one tak naprawdę niekoniecznie nas wychowują. Czasami, no nie wiem, jeden utwór, jedna piosenka, o której pani tak mówiła, w przeszłości, ona może zostawić bardzo głębokie ślady w naszym życiu i może nas przemieniać, sprawia, że stajemy się lepszymi ludźmi. Więc ten fragment taki poetycki, który chciała pani się z nami tutaj tak na antenie podzielić, no on się wpisuje jak najbardziej w ten temat, o którym rozmawiamy, że sam proces wychowania to nie jest tylko mówienie, przekazywanie informacji, nauczenie kogoś, nie wiem, gry na jakimś instrumencie, nauczenie kogoś, jak naprawiać samochody, jak zarabiać pieniądze. To jest zbyt mało do tego, co nazywamy wychowaniem. Bo wychowanie obejmuje dużo, dużo głębsze obszary naszego życia i to wychowanie chrześcijańskie, o którym mówimy, ono naprawdę jest całościowe, jest integralne, jest holistyczne, używając tych takich bardziej już teoretycznych teologicznych też słów. No myślę, że to jest bardzo ważne i był to taki też przykład,
że to, co Pani powiedziała, być może trafiło do słuchaczy bardziej niż nasze wywody, które próbujemy mówić w językiem teologicznym w oparciu o katolicką naukę społeczną Kościoła. Więc to jest taka pierwsza myśl niezwykle ważna, że wychowanie obejmuje różne obszary naszego życia, różnymi drogami do nas przemawia, w różny sposób też trafia do nas i przemienia nas. Ja tak może bym nawet w tym momencie taką refleksję dla każdego, takie pytanie ten wieczorny, o tej wieczornej porze, że na pewno pamiętamy ludzi, którzy wywarli na nas jakiś bardzo istotny wpływ. Ludzie, którzy byli naszymi katechetami, nauczycielami, przyjaciółmi, sąsiadami. Ludzie, którzy w jakiś sposób wywarli i pozostawili w nas dobre wspomnienia, które żyją w nas do dzisiaj. I to czasami to nie są po prostu informacje. To są czasami jakieś takie bardzo drobne gesty, które miały w sobie ten aspekt wychowania. Sprawiły, że staliśmy się lepszymi ludźmi. Więc może warto by w ten wieczór sobie pobiec tak wstecz pamięcią do tych wszystkich wspomnień z dzieciństwa, które sprawiły, że dzisiaj jesteśmy lepszymi ludźmi. Też podziękować Panu Bogu za ten dar, że ktoś był naszym wychowawcą, w sensie takim, że pozostawił nam coś niezwykle, niezwykle ważnego, co nam dzisiaj pomaga żyć. A druga myśl, o której Pani powiedziała, to była ta myśl o miłości, że nie da się wychowywać drugiego człowieka bez miłości. I jeżeli wychowanie nie prowadzi do tego, że ostatecznym, użyję brzydkiego słowa, rezultatem tych procesów wychowania będzie człowiek, który będzie umiał kochać, to znaczy, że ten proces wychowania nie był ostatecznie dobry. Na koniec naszego życia będziemy rozliczani z tego, czy potrafiliśmy kochać. To znaczy, czy potrafiliśmy odejść od siebie, potrafiliśmy zrezygnować z siebie samego. Więc ta umiejętność miłości, umiejętność kochania drugiego człowieka, nie koncentrowania się tylko i wyłącznie na sobie, nie zamykania się w sobie. Jeżeli nasze wychowanie właśnie do tej miłości prowadzi też, to trudno sobie coś piękniejszego wyobrazić niż ten owoc naszych pedagogicznych, wychowawczych wysiłków chrześcijańskich. A zatem jeszcze raz tak podsumowując, że proces wychowania jest wtedy skuteczny, kiedy odbywa się w atmosferze takiej autentycznej miłości, jeżeli ku miłości, ku tej umiejętności kochania drugiego człowieka prowadzi. Więc to, myślę, że Pani Wiesławo tymi słowami swoimi, Pani podsumowała tak bardzo, bardzo syntetycznie to, o co chodzi w wychowaniu chrześcijańskim. Miłość, która jest początkiem i jakby ostatecznym celem naszych wychowawczych sił. Stanowcze rozkazy w domach co do obyczajów, w domach co do zarządzania domem nie zawsze są słuchane. I właściwie zauważyłem, że rodzice, tutaj zaczyna się pewien problem wychowawcy, ponieważ w wychowaniu katolickim jest tak, że jednak rodzice mają obowiązek słuchać. I tutaj właśnie moje pytanie, jak my mamy reagować, kiedy ten stanowczy rozkaz, który idzie w dobrym kierunku, nie jest odbierany przez dzieci konkretnie. I widzę jeszcze jedno niebezpieczeństwo, że w mediach zdarza się, że pokazują niby rodzinę katolicką, eksponują ją jako obrazę i jakieś wcielone zło. I oni takich rodzin szukają, pokazują, jak widzę to w mediach zagranicznych, polską rodzinę, która jest
patologiczne, ponieważ proszę mi nie przerywać jej patologii, bo Leon 13 powiedział, że patologia zaczyna się tam, gdzie rodzic, który ciężko pracuje, nie otrzymuje odpowiednich uposażenia po prostu. I ja zauważyłem, że u nas dzieci kontestowało rodziców najszlachetniejszych, którzy pracowali na etat, oni nie mieli czasu na wychowywanie dzieci, oni chcieli zapewnić im być. I to jeszcze było parę lat temu. To były straszne rzeczy. Dlatego wydaje mi się, że ta odpowiedzialność za dobro wspólne to również odpowiedzialność i za pensje rodziców. Oni powinni otrzymywać należne sobie pieniądze, bo mogą, jeżeli tego nie będzie, to tracą godność rodzice również. Ja to przekonywałem tych chłopców, że naprawdę macie kochanych rodziców. Oni bardzo ciężko pracują, w takich po prostu oszukuję. Ale wychowanie według zasad Chrystusa Pana, co jest w katolickich, to był dogmat. I dlatego w sumie mamy się tego wstydzić. I właściwie żadna demokracja, ani liberalna, socjalistyczna, bez takiego chrześcijańskiego wychowania nie przetrwa. I to jest rzecz oczywista. Dziękuję za audycję serdecznie. Proszę. Panie Januszu, z wielkim szacunkiem dla Pana wypowiedzi, w jednej z naszych audycji, kiedy mówiliśmy tutaj o macierzyństwie, ale nie tylko, kiedy była mowa też o rodzinie, ojcostwie, podkreślaliśmy, że praca rodziców to jest nie tylko to, co wykonują poza domem, ale tak naprawdę to główny ciężar tych obowiązków rodzicielskich to jest właśnie dom. Zwłaszcza kiedy matka nie pracuje i zajmuje się dziećmi. No w pewien sposób to ten program 500+, jak widać, doskonale zadziałał, bo matki nabrały odwagi, żeby rodzić. Mamy w tej chwili o 15 tysięcy więcej urodzin w tym roku, który właśnie można już podsumować działanie programu niż w poprzednich latach, co by świadczyło, że jednak jednym z powodów wstrzymywania się przed przekazywaniem życia właśnie była trudna sytuacja materialna. Więc to jest jeden z ważnych podjętych przez obecny rząd działań, żeby tę sytuację uzdrowić. Ale wydaje się, że jeszcze więcej mamy do zrobienia w przywróceniu godności rodziców wychowawców. Wydaje się, że taką szansą może być również ta wprowadzana reforma obecnie i likwidacja czy wygaszanie gimnazjów. Bo to jest w pewien sposób szansa dla rodziców, żeby zaczęli bliżej interesować się szkołą, która nie jest jakimś już takim przejściowym etapem życia dziecka, tylko to jest w sumie jednak 8 lat. Więc warto z taką szkołą utrzymywać kontakt, warto w tej szkole widzieć miejsce, które przyjmie nie tylko dziecko, ale też będzie jakąś szansą dla rodziców, którzy być może włączając się w życie tej szkoły, przywrócą również godność swoją wychowawczą. Bo rodzic zdany sam na siebie w domu, kiedy dziecko coraz więcej czasu spędza poza domem, jest często bezsilny jako wychowawca. Jest bezsilny. Więc tak ważne też jest to, co w wychowaniu chrześcijańskim uznajemy jako pewną zasadę, ale też normę. Mianowicie, że jeśli chcemy wychowywać dziecko, to nie tylko modlimy się za nie,
nie tylko je kochamy, ale staramy się w nim kształtować to, co określamy divino, czyli szkoła, różne organizacje, do której dziecko przynależy, środowisko, w którym się obraca, może wspomóc ten rozwój humanum, czyli to, co sprawia, że dziecko odnajduje się w środowisku, odnajduje się w relacjach interpersonalnych, odnajduje się w społeczności, pozwala dziecko uspołeczniać. Szkoła tu doskonale spełnia swoją rolę, chociaż jak wiemy dzisiaj niestety szkoła jest często miejscem, gdzie dziecko po raz pierwszy spotyka się z patologiami. Już po raz 11. Często alkohol, papieros, używki jakieś dopalacze, a nawet narkotyki, to pierwszy kontakt dzieci właśnie z takich rodzin, których rodzice bardzo dbali do tej pory o dziecko, zdarza się, że z tym wszyscy spotykają się w szkole, więc trzeba tu naprawdę wielkiej kontroli rodziców tego, co się dzieje z dzieckiem w szkole. Ale po stronie rodziców jest to, żeby zadbać o to, co nazywamy divinum, czyli tym, co jest życiem duchowym dziecka. I tutaj naprawdę tworzenie różnych tradycji, zadbanie o to, aby dziecko miało stały kontakt z kościołem, z parafią, żeby dziecko regularnie przystępowało do sakramentów, żeby rodzice uczestniczyli z dzieckiem w niedzielnej świątecznej mszy świętej, żeby zadbać o to, aby dziecko odmawiało regularnie pacierz wieczorny, poranny. Kiedy dbają rodzice o to, aby w rodzinie były kultywowane wszystkie tradycje chrześcijańskie związane ze świętowaniem świąt, różnymi uroczystościami, czy też zdarzeniami losowymi w rodzinie. Więc jeśli rodzice tutaj potrafią odpowiednio o to zadbać, to jeśli kochają swoje dziecko, modlą się za nie, i jeszcze tworzą tę atmosferę, której to divinum będzie wspierane we wzroście, to myślę, że można uniknąć wielu tych trudności, kiedy tak to pan nazwał, te oczekiwania rodziców i ich jakieś działania, czy jak to pan nazwał, rozkazy nie będą wykonywane. Trzeba tu też trochę cierpliwości ze strony rodziców. Dziecko ma swój rytm i trzeba pozwolić, żeby pewne rzeczy w nim dojrzały. Nie można od razu reagować bardzo, bo najgorzej, co może zahamować wszelkie wpływy wychowawcze, to jest wtedy, kiedy dziecko poczuje się znieważone. Mądry wychowawca, doświadczony wychowawca wie, że nie można dziecka poniżyć. Nie można mu odebrać godności, bo to nie jest mały człowiek, to już jest pełny człowiek. To nie jest mały, to jest pełny człowiek. On ma wszystko to, co jako dorosły, godność taką samą, takie same prawa, nawet może większe w niektórych obszarach. Więc pozwólmy cierpliwie, czuwając przy dziecku, żeby ono pewne rzeczy zrozumiało. Ubieramy następny telefon. Prosimy bardzo. Jestem krótko i chodzę po raz pierwszy w kolędzie. To są głównie duże kamienice, bloki. Cechą charakterystyczną tutaj w tym miejscu jest to, że jest wiele mieszkań, które są wynajmowane przez ludzi. Niestety czasami człowiek otwiera i jest zdziwiony tym, że widzi księdza. Tłumaczy się, że nie jest przygotowana, aby się spotkać, aby się pomodlić, że jest zupełnie z innego miejsca Polski. Czasami trzeba przekonać tak, celem jest, abyśmy się z Wami pomodli i spotkali. Więc nawet jeżeli Pan tutaj na co dzień rzeczywiście nie żyje od dłuższego czasu, możemy się wspólnie pomodlić, porozmawiać i idę dalej do kolejnych lokatorów. Tym, co zauważyłem, to jest to, że w przeważającej części przyjmują osoby starsze, które są z tą parafią, z tym jestem związane, takie osoby otwierają. Natomiast z radością odkrywam też, że są rodziny, które także są w kościele, które z radością witają kapłana, możemy się wspólnie pomodlić, kolędy śpiewać, to jest coś niespotykanego. Byłam okres wychowawczy, urlopu, każdy dziecko w domu. I właściwie to można powiedzieć, że mam się zwalniał. Od najstarszej córki, masz na imię? No, wychowywałam. Czy ty jesteś?
zabiegał o Będę jeszcze jest młodzieniec, Krzysiek, tak, Krzysiek, mam naszego ministra. Kochani, słuchajcie, cieszę się, że jestem u was. Ja przejdźmy może do pokoju. Chciałam podołać temu i ukrywam, że stykając się z trudnościami, sięgałam po literaturę i dzięki Bogu, że też takie książki od jezuitów, jak Wychowanie w rodzinie, uświadamiały mi, jak należy podchodzić, jak prawda, i jeżeli chodzi o obowiązki, jeżeli chodzi o wychowywanie w domu i wychowywanie dzieci dla społeczeństwa. Na pewno częściowo mi się to udało. Czy razem, czy oddzielnie, każdy z rodziców musi być przygotowany do małżeństwa. Jest taki kurs przedmałżeński, tak, dla narzeczonych, a uważam, że już kiedyś była taka audycja i wniosłam właśnie taką propozycję, aby przy kościele równolegle z przygotowaniem dla narzeczonych odbyła się szkoła dla rodziców. Nawet nie taka krótka, bo narzeczeni mają krótki ten kurs przedmałżeński. Natomiast szkoła dla rodziców, taki roczny, powiedzmy, dwusemestrowy, można powiedzieć, start do roli rodziców. I nie ukrywam, że z tego, co dzieci przeszły, przygotowanie do rodziny w temacie, który był w szkole, to uważam, że to było deprawowanie dzieci, a nie przygotowanie do rodziny. Dlatego od początku dwoje rodziców, dwie osoby spotykające się, podejmujące wspólne pożycie, ślub, ale wcześniej powinny te dwie osoby z różnych środowisk często powinny się po prostu określić i uważam, że taka szkoła powinna być już, nie patrząc na szkołę, że będzie reforma szkolna, że będzie szkoła nam bardzo pomagała. Nie uważam, że tylko tutaj możemy liczyć. Rodzice podejmując decyzję, tak, że będą razem, powinni być też przygotowani i powinni być nastawieni, że zacząć od przygotowania do sakramentu małżeństwa, również przygotowanie do roli rodziców. Co za tym idzie, jeżeli przy kościołach byłyby takie szkoły dla rodziców, a jest przy każdej parafii właściwie poradnia dla rodzin, tak, to tam powinni być później jako pomoc, kiedy już dzieci małe czy większe, czy dorastające, a szczególnie nastoletnie, już rodzice mają większe problemy, tam też powinny być dzieci kierowane, czy nawet powiedzmy jakieś terapie rodzinne, żeby byli psycholodzy chrześcijańscy, żeby psycholog chrześcijański tym torem też prostował ścieżki młodego człowieka, który jest wychowywany w rodzinie chrześcijańskiej, ponieważ dziecko, które trafia do gdzieś, powiedzmy, z problemami jakimiś do psychologa poza kościołem, bardzo często się zdarza, że niestety, ale rodzice się po prostu bardzo starają i czasem po kilku sesjach spotkania z psychologiem. Pani Teresko, bardzo proszę już powoli konkludować, dobrze? Potrafi po prostu taki psycholog dziecku zmienić całe myślenie i naprawdę jest katastrofa, można powiedzieć. Dlatego dużo mówimy, ale rodzice, którzy chcą w kościele, są odpowiedzialni, współodpowiedzialni, cały Kościół, po prostu jesteśmy jedno ciało. Bo
powinniśmy zadbać o to, naprawdę naciskam ogromnie na to, żeby dwoje osób przygotowujących się do sakramentu małżeństwa powinny przy kościele mieć taką szkołę dla rodziców jednocześnie. Dziękujemy. To będzie początek, a później też, żeby po prostu te dzieci jakoś się pomagał wychowywać. Dziękujemy już pani. Bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję za możliwość wypowiedzi i szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani Tereso, bardzo zwróciła pani uwagę na taki bardzo istotny moment też w naszej refleksji, bardzo ważny. Wspominaliśmy o tym, ale warto go tak dodatkowo jeszcze zaakcentować po pani wypowiedzi, że sztuka wychowywania drugiego człowieka no jest, jak mówię, jest pewną sztuką, to znaczy nie tylko można się technicznie tego nauczyć, ale potrzebna jest swego rodzaju wrażliwość, intuicja, tak jak w każdej sztuce. To nie jest techniczne wykonywanie pewnych zadań, tylko wymaga specjalnej no, wrażliwości, tak to w każdej sztuce jest. I faktycznie wiemy, że w tym wychowaniu, zwłaszcza w rodzinie, teraz mówimy o rodzinie, no mogą się zdarzać pewne błędy wychowawcze. Nie? To pojęcie też znamy, że ktoś były popełnione błędy wychowawcze gdzieś tam i to sprawiło, że później no, to zaowocowało jakimiś negatywnymi skutkami w życiu danego człowieka. I no, bardzo cenną inicjatywę pani tutaj powtarza, że rodziny, które mają dzieci, czy młodych, czy młodzież w domu, młodych ludzi w wieku no takim dojrzewania. Ja jestem przekonany, że w tym miejscu znowu dla Kościoła, dla nas jako wspólnoty wierzących, można by stworzyć jakąś taką nową inicjatywę, żeby dla tych osób być wsparciem. Ja powiem tak bardzo konkretnie, jak sobie przygotowania są dla młodzieży, dla młodych ludzi, które do bierzmowania, więc to jest młodzież w jednym wieku. Myślę, że takim, bo pani mówiła o tym, że w kościele mogłaby być takie przygotowanie dla rodzin, jak wychowywać dzieci. Oczywiście wiadomo, że przed zawarciem związku małżeńskiego będzie to czysta teoria, ale wtedy, kiedy już dzieci są w rodzinie i jest jakiś problem wychowawczy, no to myślę, że właśnie rodzice dzieci, którzy się przygotowują do bierzmowania, no, spotykając się razem, omawiając jakieś tam rzeczy dotyczące, nie wiem, przygotowania do tego sakramentu, myślę, że właśnie dla tych osób, dla tej grupy, taka wymiana doświadczeń, dzielenie się tym, co zostało zrobione, jakie to miało skutki, czy popełniliśmy błąd, czy nie popełniliśmy błędu, jak możemy w takiej sytuacji postępować, myślę, że byłoby niezwykle cenną rzeczą. No i tak no trochę do duszpasterzy może, do proboszczów, można by taki apel można by no w tym miejscu też sformułować, że jeżeli są rzeczywiście spotkania rodziców, którzy mają dzieci właśnie w wieku takim przed bierzmowaniem, może warto by dla nich wtedy bardzo konkretnie zaproponować im taką formę pomocy, nie tylko teoretycznej, nie tylko spotkania z kimś, kto miałby doświadczenie, jak wychowywać, jak pomóc w wychowaniu, ale też, żeby stworzyć im możliwość wymiany doświadczeń. Więc pani Tereso, no mam nadzieję, że pani wypowiedź i to, co ja teraz próbuję tutaj jakoś tak sformułować, no, że będzie jakąś tam inspiracją może dla kogoś i takie spotkania, taka wymiana doświadczeń dotyczących wychowania młodych ludzi, zwłaszcza w tym takim bardzo kluczowym momencie przed bierzmowaniem, no może spotka się z jakimś odezwem i może w jakiejś parafii taka grupa mogłaby powstać i można by w ten sposób sobie nawzajem pomóc właśnie w tym bardzo twórczym procesie wychowania młodej generacji. I odbierzmy już ostatni telefon, ponieważ powoli już zbliża się godzina 23:30. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i serdecznie witam ojca oraz gościa, mówi Jerzy z Francji. Pozwolę sobie, chciałbym jednak może dorzucić, iż na problem wychowania musimy patrzeć bezwzględnie w perspektywie autorytetu. Tam, gdzie nie ma autorytetu, nie ma wychowania, mamy w rybę
nawet. Według mojej obserwacji zawiera dwa elementy. Wiarygodność. Dana osoba musi sama przykładem nauczyć. Możemy dużo mówić i nie przekonuje to nikogo. Zresztą niektórzy ze słuchaczy właśnie skarżyli się, cóż zrobić, prawda, że dzieci nie słuchają. Trzeba zrewidować, czy te słowa są wiarygodne, czy z naszej strony my faktycznie postępujemy tak, jak uczymy. Bo sam przykład uczy, nie mówienie, przykład. Prędzej czy później dziecko wróci do tego, co widziało i przykład będzie miał na niego wpływ. Druga rzecz, autorytet jest wymagająca miłość. Nie ma miłości, nie może być wychowania takiego miękkiego, takiego bezstresowego, na wszystko zezwolić. To w liberalizmie to my mamy. Nie ma autorytetu. To nie ma autorytetu państwa. To się w ogóle nie ma autorytetu dla administracji. Nie ma. Po prostu nie ma, po prostu nie ma wychowania. I to jest bardzo istotne. Mówimy tutaj o miłości. Miłość jest wymagająca. Wymagająca dlatego, że ona chce uchronić przed złem i bezwzględnie chroni i nie zgadza się. I dla niej białe jest białym, zło jest złem, a dobre jest dobrem. I nie przyzwala, nie toleruje tego, o czym już było wspomniana, zła. Absolutnie się tego nie toleruje. To są dwa elementy, które są istotne, ale najistotniejsze jest wiarygodność. Czy ty, który mówisz, faktycznie tak postępujesz? Bo wyczuje to każdy. Każdy wyczuje człowieka, który absolutnie żyje tym, co mówi i tylko mówi, a co innego robi. Przekonują słowa, oczywiście, ale czyny najbardziej. Szczęść Boże, tyle chciałbym dorzucić już na ten koniec. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bóg zapłać, Panie Jerzy, pozdrawiamy serdecznie. Panie Jerzy, tak krótko też, bo rzeczywiście widać, że Pan tutaj w pełni uczestniczy w tej audycji. Zwrócił Pan uwagę na autorytet, o którym troszeczkę powiedzieliśmy, ale te dwa wymiary, czyli wiarygodność i wymagająca miłość, rzeczywiście sprawiają, że autorytet to jest nie tylko nauczyciel, ale świadek. I to jest właśnie ta nowość, która dzisiaj wchodzi coraz bardziej również w świadomość Kościoła. Z Ewangelii Nuncjandi Pawła VI, który mówił tak, że dzisiaj, jeśli ludzie chcą słuchać nauczycieli, to tylko tych, którzy są świadkami, czyli tych, którzy są autorytetami, czyli tych, którzy są wiarygodni i mają prawo stawiać wymagania w miłości, to są ci, którzy niejako odpowiedzieli na Chrystusowe, czy ty mnie kochasz więcej niżli inni. A to, co Pan powiedział uczeniu i przykładach, to rzeczywiście stara maksyma łacińska, verba decunt, słowa uczą, przykłady pociągają, to rzeczywiście w wychowaniu ma ogromne znaczenie. I trzeba o tym pamiętać, że nieraz lepiej mniej powiedzieć, a więcej pokazać i zaświadczyć. 23:30, a to znak, że powoli musimy już kończyć. Ja bym może, zanim poproszę naszych czcigodnych gości o konkluzję tego programu, naszych rozmów niedokończonych, części telewizyjnych i radiowej, to chciałbym właśnie odnieść się do trzech takich przykładów i to takich może trochę osobistych. Jestem ogromnie ucieszony, kiedy spotykam rodziców naszych studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a mam takie przykłady, że ojciec, matka mówi mi, ojcze, jak moja córka, mój syn po roku już się bardzo zmienił.
bardzo mnie to raduje i owszem, każe mi myśleć, co się stało, skoro rodzice widzą pozytywną zmianę u swojego dziecka. To dotyczy informacji, która myślę jest czasami to przez rodziców też zauważalna. Może to powinno też zachęcać, może też zapytać, co się zmieniło, żeby zrozumieć, czym szczególnie to dziecko, już dojrzałe, pozwoliło się zmienić, co na to wpłynęło. Druga sprawa dotyczy może też tego głosu pana Jerzego, mianowicie autorytetu, świadectwa. Ktoś bardzo bliski mi powiedział, no moja córka akurat jest dziewczynką, która dojrzewa, dorasta, no ale za wychowawcę dano mu jakiegoś młodego, nieokiełzanego wychowawcę, który ani się nie potrafi ubrać. Kiedy robi wywiadówki, to rodzice czują się niegodnie potraktowani, bo nawet niepoważnie ubrany. No właśnie, też się okazuje, że to ze strony rodziców. Takie jest wyczucie rodziców, że wychowawcą musi być ktoś poważny. I oni w tym momencie mają lęk. Czy ten ktoś, to jest wychowawca, nauczycielem, czy on potrafi, no właśnie, pytanie, czy on moją dojrzewającą córeczkę, czy on czymkolwiek jest w stanie jako wychowawca pomóc. Więc konkretny lęk rodziców i takim lękiem się nieraz spotkałem. I trzecia sprawa dotyczy właśnie dla wszystkich, myślę, też i słuchaczy tej chwili, to jest bardzo ważna, o tym była mowa. Bardzo często, kiedy pojawia się u nas w strefie kongregacji, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski wspominał o jego, o swoim doświadczeniu, kiedy chociażby bywał w Azji, czyli pamiętam, było to takie jego doświadczenie w Tajlandii czy na Tajwanie, że w krajach, gdzie naprawdę chrześcijanie są ogromną mniejszością, tam znajdują się potężne uniwersytety katolickie, gdzie właśnie niekatolicy posyłają i są bardzo zadowoleni z tej formacji, jaką otrzymują właśnie na Uniwersytecie Katolickim. Nie ma tego lęku przed wychowaniem katolickim, co często spotyka się niestety w krajach, możemy powiedzieć, postchrześcijańskich. Może to też nie będzie myśl, tak z mojej strony, a przy tej konkluzji to bym prosił ewentualnie o uwzględnienie też tych świadectw, na ile dzisiaj właśnie można spodziewać się, że chociażby i ministerstwa, i też i Kościół zadba o to, że ludzie, którzy zajmą się wychowaniem, będą to ludzie autorytetu, że będą to ludzie świadkowie, że będą to ludzie dojrzali, którym można zaufać, oddać dziecko, oddać syna, który studia robi i rodzic będzie spokojny. Bardzo proszę. Tak, to były bardzo konkretne przykłady obszaru, gdzie wychowanie jest niezwykle ważne. I ten ostatni punkt, no chciałbym tak krótko tylko wydobyć. Rzeczywiście dobór osób, które są odpowiednie do wychowania, jest bardzo delikatną kwestią. Kto jest zdatny do tego, żeby być wychowawcą w szkole czy w jakiejś innej instytucji, w przedszkolu, bo to są też bardzo takie wrażliwe rzeczy. No będzie to na ten temat można by kolejną audycję, jakie są kryteria doboru takich osób. Tutaj ojciec Zdzisław powiedział o tym, że mają to być osoby autentyczne, które są świadkami, które żyją według tego, co mówią, czego wymagają od innych, sami starają się według tych spraw żyć, więc no jeżeli mówimy, że mamy przedszkole katolickie czy szkołę katolicką, no to należałoby no w jakiś sposób domagać się w sposób naturalny, jakby to nie jest represja, ani to nie jest wykluczanie kogokolwiek, ale jeżeli ktoś w takiej szkole chce uczyć, czy chce być wychowawcą,
no to nasze oczekiwanie i oczekiwanie rodziców powinno być takie, żeby ktoś według tych zasad chrześcijańskich też żył, żeby był rzeczywiście autorytetem dla tych swoich podopiecznych. Ale to jest, jeszcze raz powtarzam, no to wymaga pewnej mądrości, pewnego namysłu. Jestem przekonany, że w wielu naszych instytucjach też kościelnych, w szkołach katolickich, no taki namysł się dokonuje i rzeczywiście te osoby, które tam uczą, no w wielu przypadkach mogłem to sam zaobserwować, wiele sióstr zakonnych, wiele osób świeckich w takich szkołach. No to są rzeczywiście osoby bardzo oddane, bardzo zaangażowane dla wychowania tych młodych ludzi. A tak konkludując troszkę i tak wybiegając w taki obszar bardziej duchowy, tak kiedy rozmawiamy o wychowaniu, to ja cały czas tak sobie myślę, takie pytanie sobie stawiam, w jaki sposób Pan Jezus wychowywał swoich uczniów, tych najbliższych. Albo pytanie, w jaki sposób Pan Bóg mnie, czy każdego z nas wychowuje. Zawsze to wychowanie, które Pan Bóg stosuje wokół nas, te drogi Pana Boga, takiej pedagogiki Jego, one z jednej strony będą zakładały zawsze naszą wolność, każdy z nas jest wolnym człowiekiem i Pan Bóg tej wolności nie łamie. Także w naszej wychowaniu też tej nowej generacji, no tę wolność każdego z nas trzeba uszanować. A z drugiej strony będzie znowu ta myśl, która się tu powtarzała, że prawdziwym wychowawcą, że będzie zawsze ten, kto prawdziwie potrafi kochać. Więc jeżeli spotykamy człowieka, który umie kochać taką autentyczną, głęboką chrześcijańską miłością, to ten człowiek z pewnością będzie dobrym wychowawcą. Doceńmy każde życie. Tak, tutaj dotykamy istoty i tytułu tego programu Wychowanie w Kościele i w Demokracji. Otóż my tu ciągle powtarzamy, że takim ideałem, do którego powinniśmy dążyć, to jest demokracja obywatelska. Czyli kiedy ludzie mają świadomość, ile naprawdę mają władzy, którą daje im ustawa zasadnicza, czyli konstytucja, nie tylko poprzez wybory, ale poprzez tworzenie środowiska małej ojczyzny. Otóż jak Państwo wiecie, dzisiaj prowadzenie szkół spoczywa na samorządach. To tam się dokonują decyzje, tam podejmowane są często wybory również nauczycieli wskazywane. I tutaj jeśli rodzice będą takimi czynnymi uczestnikami życia wspólnot, do których należą, tych parafialnych wspólnot, sołectwo, gmina, wioska, dzielnica, no ale przede wszystkim szkoła, to myślę, że będzie można być takim również organem kontrolnym. Rodzice mogą naprawdę bardzo dużo zmienić w szkole, również od strony personalnej, podmiotowej. Ale to są wszystko prawa właśnie demokracji. No, w demokracji tej obywatelskiej, tej demokracji, która daje takie właśnie szerokie uprawnienia, rodzice mogą korzystać z tego prawa, które zapewnia im konstytucja i zapewnia również całe nauczanie społeczne Kościoła, że do nich jako podstawowej instytucji należy wychowanie dzieci odpowiedzialnych. I nie mogą tego scedować na żadną inną instytucję. Ostatecznie za to, kim będą ich dzieci, odpowiadają oni. I nie da się zrzucić tej odpowiedzialności na żadną instytucję. Więc im bardziej będą demokratyczni, im bardziej będą zaangażowani w życie społeczne, im bardziej będą żyć życiem szkoły, a taką szansę daje ta 8-letnia szkoła powszechna, myślę, że będą mieć też większą kontrolę, większą świadomość wychowawczą i być może też sami nich nauczą, ale też sami siebie dużo nauczą, angażując się w tę działalność. I jeszcze czas na pozdrowienia najbliższych. Myślę, że to z tego prawa też nasi przygodni, że profesorowie skorzystają. Bardzo proszę. No ja chciałbym szczególnie tak przesłać pozdrowienia w ten wieczór dla moich współbraci palotynów i też dla wszystkich wspólnot, w których oni pracują, też w różnych zakątkach tego świata. Tak nieustannie też jakieś informacje zwrotne przychodzą do mnie, że
że słuchane są te audycje też wszystkim słuchaczom w Radiu Maria. Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować też za modlitwę. Ten ostatni rok i to, co się wydarzyło teraz ostatnio z tym wyborem i powierzeniem tej odpowiedzialności za całą prowincję. No ten ostatni rok był też takim trochę wahnięciem zdrowotnym moim. Wiele słuchaczy wie, że początek tego roku i środek jego, czerwiec, był bardzo taki, no, dużo czasu spędziłem w różnych szpitalach. No w tym momencie no, te siły są jakoś, ale to też jest, zawdzięczam to modlitwie i za tę modlitwę bardzo serdecznie dziękuję i z całego serca modlę się za Was, drodzy moi słuchacze, żeby Pan Bóg wszystkich nas obdarzał siłą i mądrością, abyśmy rozpoznawali Jego drogi i potrafili tymi drogami podążać w naszym życiu. Ja chciałbym wszystkich pozdrowić, moich wychowawców, ale też tych ostatnich, bo naprawdę czuję jeszcze taką potrzebę wsparcia w różnych takich swoich działaniach i jeśli mam możliwość, to z takich autorytetów moich dawnych wychowawców korzystam. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Ale też pozdrawiam swoich wychowanków, bo w mojej codziennej modlitwie jest miejsce na taką właśnie intencję, aby ci, których albo wychowuję, formuję, uczę, albo już są moimi absolwentami, czyli już odeszli na własne podwórko i tam już realizują, żeby to, co wynieśli w swoim życiu, realizowali, byli dla innych wychowawcami. Więc serdecznie psychologicznie. Bardzo dziękujemy naszym gościom za niedokończony wychowanie w Kościele Demokracji. Tymi gośćmi byli profesor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ksiądz dr Zenon Hanna Palotyn, dyrektor kancelarii rektora UKSW i od niedawna prowincja Elekt Warszawskiej prowincji Chrystusa Króla Księży Polityny. Księże, życzymy prowincjale też dużo zdrowia, dużo sił dla całej prowincji. Bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę tej otwartości na Boże inspiracje. Zawsze dziękuję na koniec wszystkim podziękowanie za to trwanie i w tym programie piosenkę, a potem już modlitwa na zakończenie. Nie, kto jeszcze może? Może to też wynika z faktu, że podejście kobiet do mężczyzn się zmienia, też oczekiwania ze strony kobiet wobec mężczyzn przynajmniej po części ulegają zmianie, stąd może to zachwianie. Nie do końca wiadomo, jaki mężczyzna dziś powinien być. Dokładnie w ten sposób. Myślę, że te role się zmieniają i we współczesnym świecie należy na to patrzeć dość szeroko, tak jak mówiliśmy wcześniej o związkach, tak? Myślę, że jest bardzo wielu wrażliwych mężczyzn. Absolutnie uważam, że tutaj trzeba podkreślić to, że mężczyźni są bardzo wrażliwi. Obserwujemy to dzisiaj bardzo. Obserwujemy to na placach zabaw, obserwujemy to w centrach handlowych, na ulicach. Bardzo dużo młodych ojców wychodzi z wózkami na ulicy. To jest fenomenalne.